Dzień dobry, witajcie, Maciej Gdyszka z tej strony, a to jest kolejny odcinek Czaszki. Czaszki, czyli z serii rozmów Macieja Gdyszki z Pawłem Czabakiem. Czaszka, tak powstała ta nazwa, od naszych nazwisk. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o broni, ponieważ na ten temat rozmawialiśmy ostatnio i ten film cieszył się waszym zainteresowaniem, więc kto jeszcze nie widział, bardzo polecam. Natomiast dzisiaj pochylimy się nad zagadnieniem trochę takim uzupełniającym, trochę takim prepersowskim. Mianowicie porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować firmę i siebie samego na, uwaga, na trudne czasy. Kiedy będą trudne czasy? Zawsze mogą być, natomiast wygląda na to, że trudne czasy właśnie są i będą coraz trudniejsze. Więc o tym dzisiaj, wjeżdża intro, wydajcie kciuka w górę i lecimy z nowym odcinkiem. Witaj, Pawle, bardzo gorąco. Witaj, Macieju, witam wszystkich serdecznie. Pawle, jak tam było na strzelnicy, ponieważ ostatni odcinek kręciliśmy na chwilę przed pierwszym spotkaniem na strzelnicy, a dziś już jest po tym fakcie. To powiedz na gorąco, jak tam wrażenie. Było zimno. No tak, no, w skrócie. Dla mnie było interesujące, bo to pierwszy raz dłużej o tym myślałem i mogłem to wymienić też swoje jakieś opinie czy wątpliwości z doświadczonymi osobami tutaj. Fajnie, że był Maciek Kociołek, który chyba mam pozwolenie na każdą broń, jaka istnieje. I nie wiedziałem, że aż tak duże ma doświadczenie w tym zakresie. Z paru ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Dodatkowo byłem z moimi kolegami, więc mogliśmy sobie to skonfrontować. Nasze oczekiwania przed spotkaniem w drodze do Łodzi i potem jeszcze mieliśmy półtorej godziny, żeby sobie porozmawiać o tym po. I powiem ci, że okazało się, że jeszcze jedna osoba ode mnie z firmy też jest w trakcie wyrabiania pozwolenia, o czym nie wiedziałem, więc ten filmik jakoś nas połączył, a też widziałem, że moja koleżanka z firmy gdzieś tam komentowała pod któryś, nie wiem, czy na Facebooku, czy na LinkedInie, post, w którym promowaliśmy nasz film, bo jej mąż to jest zapalonym strzelcem wyborowym, on tam gdzieś jeździ na poligony jest snajperem i tam no, i zdejmuje cele z odległości 2-3 kilometrów. No, bo chyba nawet więcej, wiesz, na takich są właśnie w kilometrach się to liczy, a nie w metrach. Więc no proszę, czyli nagle się pół dnia, żeby oddać jeden strzał. Czyli nagle okazuje się nagle, że ludzi zainteresowanych strzelecem, albo nie tylko zainteresowanych, ale zaangażowanych, w twoim najbliższym otoczeniu było więcej, nie? I chyba sprawdza się to, co mówiłem w ostatnim odcinku, że zazwyczaj ludzie, którzy z bronią mają do czynienia, są w tej materii zwykle małomówni i prawda, tacy, nie? Tak, ale z drugiej strony to trochę, wiesz, obiecywaję, że to taki elitarny sport jest, a to się okazuje, że 4 osoby w moim najbliższym otoczeniu już się tym zajmują. No. Coś nie poszło nie tak. I to bardzo dobrze raczej rokuje o obronności, tak bo o niej też rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować firmę i siebie na trudne czasy. Może najpierw się pochylmy nad tym, jak w ogóle rozumieć, jak rozumiemy, jak rozumiesz pojęcie trudnych czasów. Dla mnie trudne czasy w kontekście takim biznesowym są wtedy, kiedy nie ma zamówień, kiedy
jest mało środków na koncie, kiedy jest problem z płynnością finansową. I to są wtedy dla mnie najtrudniejsze czasy. No oczywiście też trudnymi czasami są momenty, kiedy mamy za dużo zamówień i jest klęska urodzaju, ale to o wiele bardziej wolę te drugie problemy niż te problemy z płynnością finansową, kiedy czuję niepokój i stres związany z tym, jak to wszystko pospinać ze sobą, więc tak, no to są takie, no trudne, dla mnie to są właśnie te trudne czasy, tak, to są trudne czasy, bo jeżeli tam coś tam się zepsuje, nie potrafimy sobie poradzić z czymś na produkcji, czy z jakimś klientem, no to jakoś można sobie to, wydaje mi się, łatwiej ułożyć i łatwiej się tym zaopiekować niż takimi twardymi finansami. Gdy po prostu okazuje się, że zmienił się rynek, tak? Że... Tak, no i nagle. A dla ciebie co to znaczy? Ha, dobre pytanie, wiesz, ale myślę, że tak. Myślę, że trudne czasy są wtedy, gdy następuje istotna i fundamentalna zmiana w obszarze, na który nie mamy bezpośredniego wpływu. No bo to oznacza, że musimy zmienić fundamentalne założenia naszego działania, tak? Żeby się dostosować do nowej sytuacji. Więc trudny czas zdefiniowałbym jej jako właśnie taki. Fundamentalna zmiana, na którą nie mamy bezpośredniego wpływu. Pytanie, czy to już jest ta zmiana, czy to jest tylko jakiś chwilowy, przejściowy problem, czy jakieś takie... No wiesz, jeżeli... kiedy jest siada to wszystko i... I pytanie, czy to się odbije, czy nie. My wielokrotnie w naszej historii mieliśmy takie momenty, że przez miesiąc, dwa było trochę gorzej, a potem odbijało się ze zdwojoną siłą. No wiesz, ja bym się posłużył analogią z prądem. Jeżeli nawet na sekundę nastąpi w sieci skok napięcia z 230 do 500, no to wiesz, jak nie masz bezpieczników albo masz za słabe na przykład, bo słyszałem o sytuacjach, w których ktoś miał jakąś tam listwę, prawda, bezpieczną, ale palnął piorun w okolicy i nawet listwa się spaliła. Nie? Więc wydaje mi się, że nie ma znaczenia czas trwania zmiany, tylko jej amplituda, nie? Jeżeli amplituda i gwałtowność i fundamentalność tematu jest po prostu za duża, no to taka zmiana może zabić, nie? No bo generalnie ta zmienność jest bardzo duża. My tak mieliśmy dwa lata temu, że mieliśmy po prostu góra-dół. Albo byliśmy bardzo wysoko, albo byliśmy bardzo nisko i wtedy no te nasze ta płynność właśnie finansowa była bardzo rozchwiana. Tak. Bo tak naprawdę jeden miesiąc u nas niskich sprzedaży czy słabych obrotów, no musimy odrobić co najmniej dwoma dobrymi miesiącami. Jeden miesiąc nie rekompensuje nam tych kosztów stałych. To jest to, co Artur Krysik mówi. Często w swoich wystąpieniach, że tutaj właśnie te koszty stałe mogą nas pogrążyć bardzo szybko. Tak. Słuchajcie, drodzy słuchacze, to pytanie o to, co traktować jako istotną zmianę, jako trudne czasy, dajcie znać w komentarzach, co wy rozumiecie, no w biznesie głównie, bo dziś o tym, co wy rozumiecie przez trudne czasy. Być może rzucicie jakieś nowe światło. Natomiast okej, trudne czasy mamy zdefiniowane. Jak ty, Paweł, i jaka jest, że tak powiem, doktryna wojenna LC Electronic, jak wy się na trudne czasy przygotowujecie? Tutaj mój ojciec jest zwolennikiem rozpatrywania różnych scenariuszy i to wydaje mi się, dla mnie też jest naturalne, żeby się zastanawiać, jak możemy, jak powinniśmy się zachować w różnych sytuacjach, zarówno tych dobrych, jak i złych. I staramy się tworzyć sobie takie scenariusze, czy zastanawiać się, co powinniśmy zrobić. Czasami są to trudne momenty, czy trudne decyzje, kiedy trzeba odciąć chorą nogę
i poświęcić po prostu i już nie dosypywać kolejnych pieniędzy i nie, jak to mówi mój znajomy, nie reanimować trupa, ale to mówił w kontekście samochodu mówił, ale to do biznesu użyć. No, ale uniwersalna reguła, myślę. W pewnym momencie no już trzeba odpuścić, powiedzieć sobie dobrze, więcej już w tą firmę, czy w tą branżę, czy w ten sektor, w który inwestowaliśmy x czasu, no już więcej nie inwestujemy, staramy się jak najwięcej z tego wynieść nauki, ale no już traktujemy to jako, musimy to zakopać w końcu. I to jest, no, takie są bolesne momenty, kiedy tak trzeba zrobić, parę razy musieliśmy to zrobić, to takie w ramach takich błędów, które popełniliśmy. Z drugiej strony no, to jest kwestia tego, na ile w obecnych czasach inwestować pieniędzy, czy reinwestować, a na ile trzymać tą gotówkę. No, my staramy się, wychodzimy z założenia, że to, co robimy, robimy dobrze. Skoro robimy to już od 33 lat, to wydaje się, że znamy się na tej robocie i chcemy, czy dużą część naszego dochodu inwestujemy w firmę, szczególnie w takie rzeczy no, jak niematerialne, znaczy, czy częściowo materialne, czy ruchomości, czyli nowe maszyny, nowe technologie, ale też w naszą wiedzę, szkolenia i umiejętności, których też w jakiś sposób trzeba wycenić w chwili obecnej, a za miesiąc, dwa te ceny się przez inflację bardzo szybko zmieniają i nawet można powiedzieć gwałtownie. Z zeszłego roku mamy przykład, dwie maszyny kupowaliśmy i w ciągu pół roku czy 9 miesięcy chyba 15 czy 20% zdrożało. Wow. Więc to są dość duże różnice. Zakładam, że ta maszyna nie kosztowała parę złotych, tylko ciężki pieniądz. No kosztowało, no może nie jakieś gigantyczne, no, ale tam po kilkadziesiąt, 100 000 złotych. No tak, te 15% robi robotę. Już nie mówiąc o tym, że tam musieliśmy z takich jeszcze ciekawostek inflacyjnych, to musieliśmy zamówić dodatkowo do niej taki stelaż stalowy, no to okazało się, że ta cena wzrosła o chyba 80% czy 90%. Jego stelaża? Samego takiego z konstrukcji stalowej. Nic specjalnego. Ale ta cena stali poszła tak w górę, że... No dobrze, ale jak generalnie, bo firma w każdym czasie ma dylemat pod tytułem ile trzymać tłuszczyku za skórą, a ile tego tłuszczyku wylać na zewnątrz w postaci wypłaty zysku dla udziałowców. Oczywiście większość polskich firm to firmy, gdzie właściciel równa się prezes, tak? Więc ten dylemat jest bardzo często niezauważalny. Natomiast z chwilą, gdy to już jest firma, nie wiem, w trakcie sukcesji, po sukcesji, albo firma, która za radą na przykład doktora Wonga rozwija się kapitałowo, te role się zaczynają rozchodzić. To znaczy inną rolę ma właściciel albo współwłaściciel, inną rolę ma zarząd. Ten dylemat na przykład u was pewnie już jest. Na ile dywidendą operować, a na ile trzymać środki w spółce. Jak ten dylemat rozwiązujecie? Jakimi się kryteriami? No, żyjemy w takiej rzeczywistości karno-skarbowej, że urzędnik Urzędu Skarbowego czy kontroli skarbowej jest w stanie jedną decyzją zablokować nam konta firmowe chyba na 30 dni. No i pytanie, no i dla mnie to też jest taka sytuacja kryzysowa, czy trudne czasy, no, ale z drugiej strony musimy w jakiś sposób uregulować swoje należności. No i pytanie, czy dobrym pomysłem jest trzymanie tych pieniędzy
wszystkich na kontach firmowych, do których można powiedzieć, Urząd Skarbowy ma bardzo łatwy dostęp, czy powinniśmy to trzymać gdzieś, gdzieś poza firmą w różnej formie, żeby ewentualnie móc to dywersyfikować ryzyko chociażby zajęcia przez Urząd Skarbowy. I na jakie okazje i w którym momencie z tych środków korzystać, no bo tu możemy mówić o inwestowaniu w nieruchomości, w ruchomości pozafirmowe, jakieś fundusze inwestycyjne, złoto, kryptowaluty i tak dalej. O to oczywiście też będę chciał spytać. No i to jest wiesz, no to jest pytanie właśnie, co i jak, że tak powiem, zapewnić sobie to bezpieczeństwo i gdzie ten tłuszczyk, tak jak powiedziałeś, odkładać. No są różne koncepcje. Ostatnio właśnie rozmawiałem z moim znajomym, który mówi, że on nie wypłaca dywidendy, bo chce mieć właśnie te pieniądze, że tak powiem, pod pachą, dostępne w każdym momencie, żeby w trudnych momentach czy przez te trudne miesiące łatwo przejść. No i ja, dla mnie takie rozwiązanie jest trochę ryzykowne, jeszcze patrząc na inflację, zależy jeszcze na które wskaźniki patrzymy, no ale jeżeli mówimy o inflacji tej oficjalnej w sektorze przemysłowym, no to ona sięga ostatnio 16-17%. Tak. Pytanie, czy to jest dobrym rozwiązaniem jest trzymanie gotówki w ogóle. No tak, tutaj jeszcze ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo wspomniałeś o tym, że kolega lubi mieć te pieniądze pod pachą. To dotyka kwestii płynności, czyli szybkości rozporządzania. Wydaje mi się, że to, czy one są w firmie, czy są pod pachą prywatną, no to w zasadzie, jeżeli, jak mówię, no ta firma to założyciel, to pewnie nawet nie ma różnicy. Natomiast generalnie też zazwyczaj Przemek Antas ukuł takie powiedzenie kinderkorwinizm, nie? I wydaje mi się, że jednym z elementów kinderkorwinizmu jest wielki strach przed inflacją do tego stopnia, by aż przestać działać racjonalnie. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, o której ostatnio słyszałem swoją drogą od Kamila Gancarza, gdy byliśmy w Włochowie, i mówi, że celnicy na granicy z Ukrainą zatrzymali jakiegoś dyplomatę, nie wiem skąd, ale gość miał w bagażu dyplomatycznym chyba sztabkę z złota, sztabę złota, i od tej sztaby były odkrawane kawałeczki. Więc ja nie wiem, czy gość jechał z kątówką, wiesz, ale ewidentnie próbował tej sztabki używać, wiesz, w celach płatniczych. I wiesz, i często, gdy słyszę, wiesz, że ludzie mówią, no ja to gotówki w zasadzie nie trzymam w żadnej formie, bo inflacja, więc mam, nie wiem, jakiś tam areał pod Mikołajkami, 500 sztabek złota, nie? Oczywiście przed inflacją należy się chronić, no tylko że na koniec dnia w sytuacji skrajnie kryzysowej, no nie wiem, za bułkę trzeba będzie czymś zapłacić, nie? Żeby nie umrzeć z głodu. I jakiś tam odsetek szybko rozporządzalnej gotówki jest konieczny, no bo inflacja nie jest największym zagrożeniem, które może nas spotkać, nie? To też uważam, że warto sobie uświadomić. Tak, no tutaj myślę, że największym niebezpieczeństwem zawsze, wszystko inne, jaka jest sytuacja geopolityczna czy gospodarcza, no to jest właśnie problem z płynnością finansową. Co z tego, że będziemy mieli 10 nieruchomości, jak nie będziemy w stanie spłacić bieżących zobowiązań. Tak. Czy z drugiej strony ściągnąć należności inaczej. Tak. I wiele firm niestety przez to padło, że tej płynności nie miało. No bo dobrze mieć zabezpieczone środki na wypadek konieczności zamknięcia firmy, i to też dobrze wiedzieć, ile by nas kosztowało
zamknięcie czy zlikwidowanie biznesu, jeżeli chcielibyśmy to zrobić, że tak powiem, uczciwie i po Bożemu, czyli zapłacić sprawy pracownikom, nie spalać wszystkich mostów za nami, no ale z drugiej strony i można to zabezpieczyć na przykład nieruchomościami. Nieruchomości, wartość nieruchomości idzie w górę i to jest fajnie na to patrzeć, jeżeli się ma te nieruchomości, ale z drugiej strony no one są warte tylko tyle, ile za nie jesteśmy w stanie dostać realnie. Tak, tak, a właśnie nieruchomość jest tego typu aktywem, które gdy musi być szybko spieniężone, zazwyczaj bardzo traci na wartości, tak. Nie? Mało kto na to zwraca uwagę, że zupełnie inaczej się sprzedaje działkę, gdy mamy na to pół roku i możemy pokręcić nosem, a zupełnie inaczej, gdy nie wiem, środki na operację ratującą życie są potrzebne jutro. Nie? Dokładnie. Nie wiem, czy już wspominałem w ramach tych naszych rozmów, ale mam znajomą, która przez rok sprzedawała swoją nieruchomość i nie mogła sprzedać w centrum Warszawy. Mhm. I zaczęła od tam kwoty kilkunastu tysięcy, chyba 13 czy 14 tysięcy za metr, a skończyła na 10, bo nie była w stanie tego sprzedać przez ponad rok. No i, tak. I wydawałoby się, że jest w stanie wziąć dużo więcej, no ale nikt nie chciał kupić tej nieruchomości. Pomijam to z jakich względów, no bo to, no ale średnia rynkowa była o wiele wyższa. Tak, 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 tak. To jest tą cenę, którą dostała. Tak, i to jest też, i ja pamiętam wiele swoich rozmów i jeszcze właśnie a propos korwinizmu o ubezpieczeniach, bo Korwin jest wyznawcą tezy o tym, że ubezpieczenia są niezbyt dobre, bo skłaniają ludzi do robienia głupich rzeczy, no a poza tym i tak najlepiej się sam zabezpieczysz, nie? I pamiętam, z kimś rozmawiałem właśnie, to było parę lat temu, aż tak nie miałem poukładanego w głowie tematu ubezpieczeń, rozmawiałem i mówię, ale Maciek, ja tam na wypadek jakiejś tam właśnie konieczności, to ja mam diamenty i coś tam, i coś tam. No ale właśnie sytuacja, gdzie jest konieczna szybki, duży zastrzyk gotowy na przykład na cele zdrowotne, ale na jakiekolwiek, nie? No to sprzedawanie czegokolwiek pod presją jest właśnie sytuacją, gdzie ta wartość dramatycznie spada. Świeży news odnośnie branży beczek z whisky. Okazuje się, że teraz nie jest za dobry czas na sprzedaż. Ludzie kupują z 30% dyskontem, a jeżeli ktoś chce sprzedać, to brokerzy w zasadzie żądają, by spuścił cenę o połowę. I wiesz, jak ktoś chce szybko, proszę bardzo. Ale w zasadzie dołożyć do interesu i to mocno, nie? No dlatego warto mieć, chyba jedynym rozwiązaniem jest dywersyfikacja. Nie rozłożenie po prostu tych oszczędności czy tych środków na wiele różnych instrumentów finansowych, nieruchomości, ruchomości, tak żeby można było skorzystać z różnych możliwości. No bo tutaj... Tak, przy czym i nigdy tego pod uwagę nie brałem, przy czym przez instrument uważam, że warto też potraktować ubezpieczenie, nie? Bo tego jako instrument nie traktujemy, no a to jest coś w rodzaju zakładu, nie? Zakładu z kimś, kto ma kasę, o to, czy się wydarzy coś złego. Więc to oczywiście w ubezpieczeniach jest bardzo dużo pułapek. Zamierzam o tym zrobić rozmowę z Jankiem Walaszkiem, bo ostatnio wywołałem temat ubezpieczenia na czas wojny. No i się słuchaj, okazało nawet, że nawet agenci, wiesz, którzy no, generalnie powinni znać ogólne warunki ubezpieczenia na wylot, bywa tak, że wiesz, no, czytają i nie widzą, tak? Czytają i nie rozumieją.
A co ma powiedzieć zwykły, prosty klient, który jak widzi, nie wiem, 15 stron OWU, to po, drobnym druczkiem, to po prostu mu się odechciewa, nie? Natomiast to też może być instrument zabezpieczający. A jak, powiedz mi, jak towarzystwa biznesowe się zabezpieczają na takie trudne czasy finansowo? Wiesz co, towarzystwa biznesowe, można powiedzieć, że jako lekarstwo na wszystko traktują networking. I to dosłownie, ponieważ bez względu na rodzaj sytuacji, którą uznalibyśmy za ciężką, tutaj odwołam się do tych naszych różnych pomysłów definicyjnych, ale póki co, a więc już od 12 lat, bez względu na rodzaj sytuacji, jaką postrzegamy jako ciężką, zawsze rozwiązaniem był networking. Jeżeli chodziło o utrzymanie płynności, networking. Czy to było 3 telefony, czy to był 1 telefon, czy to było 10 telefonów, to absolutnie była to metoda. Nie? Jakiekolwiek inne trudne sytuacje, nie wiem, HR-owe, kogoś brakuje w zespole, tak? Albo kogoś trzeba zastąpić ponownie. Stąd ja w ogóle uważam cierpliwe tkanie sieci relacji za naprawdę jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką można zrobić, a która potrafi się przełożyć w zasadzie na każdą sferę działalności firmy. Oczywiście, no, ciężko ode mnie oczekiwać, żebym powiedział cokolwiek jak innego, nie? Ale no, takie jest moje doświadczenie, nie? Przy czym jeszcze jedną rzecz, ważny disclaimer. Mówię o tkaniu relacji, a nie mówię, nie wiem, o pracy na kontaktach, bo kontakty to obszar zainteresowania elektryka. Kontakty są w książce telefonicznej. Mówię o relacjach, nie? Czyli o sytuacji, w których wiemy dużo o kimś, on wie dużo o nas, jest jakiś kapitał wzajemnego zaufania i zobowiązań do dbania o siebie nawzajem i wtedy to jest to, co ja mam na myśli. Nie? Właśnie, może to jest dobry pomysł, żeby o tym też porozmawiać, może nawet w następnym tygodniu. O tym, jak możemy wykorzystać ten networking. Ja w ogóle mam taki swój plan na ten rok, żeby networkować i właśnie nawet nie myślałem o tym, ale może właśnie rzeczywiście, że możemy wykorzystywać networking jako takie ubezpieczenie swojego biznesu, siebie, swojej tak. przyszłości. Bardziej, ja to rozumiem trochę inaczej, ale to chyba jest rozmowa na inny odcinek, bo to... To jest bardzo dobra... Można dużo o tym rozmawiać. Bardzo dobra propozycja i jestem generalnie na świeżo z tego typu patrzeniem, wiesz, długofalowym, bo ten ostatni weekend w Łochowie, który mi upłynął pod znakiem Bitfolda, zresztą wkleję, słuchajcie, w opis odcinka link do mojego posta z podsumowaniem tego weekendu, bo to był bardzo fajny weekend, no to właśnie w kuluarach, gdy ludzie się dowiadywali, że no, tam reprezentuje towarzystwa, które są już w tym projekcie od dawna i tak dalej, no to właśnie miałem taką wymuszoną okazję do retrospektywnego patrzenia, co tam się wydarzało i dlaczego i jak. No i tak naprawdę dziś można powiedzieć, że z punktu widzenia projektu Bitfold, no to gdyby nie networking, no bardzo dużo by się nie wydarzyło. Tak naprawdę to, że to spotkanie w Łochowie było możliwe, jest zasługą networkingu tego tu konkretnego pod znakiem towarzystw. Dlaczego? No bo gdyby nie ten ekosystem, nie doszłoby do współpracy z Instytutem Kryptografii. Nie?
Gdyby nie ten właśnie konkretny networking, to nie doszłoby do dofinansowania z NCBR-u na kwotę prawie 22 milionów, co też przyciągnęło inwestorów i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie ten network, to nie byłoby w projekcie dzisiejszego prezesa Bitford R&D Arka Świngierskiego, nie? I tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie sobie je patrząc retrospektywnie, no to rzeczywiście ta praca relacyjna jest ogromną polisą. I to na przykładzie Bitfolda można ją wycenić. Próbowaliśmy z Kamilem to zrobić, no prawdopodobnie na paręnaście albo parędziesiąt milionów euro. Nie? Mhm. I to jest rzecz trudno uchwytna, ale zaryzykuję stwierdzenie, że to jest rzecz trudno uchwytna, jak świadomość pływania w oceanie dla ryby. Nie? Urodziła się w oceanie, pływa w oceanie, uważa, że cały świat jest oceanem. Nie? Tak bardzo jest to oczywiste. No, trochę być może popłynąłem z analogią. Tak, ale tutaj jeszcze wracając do naszego takiego głównego tematu tego spotkania, to ja jeszcze bym się upierał, to się łączy z tym, co do tej pory mówiliśmy, to jest ciągle inwestowanie w swoje umiejętności, to o czym kiedyś już mówiłem, bo tutaj jeżeli my zostaniemy sami, bez nasz biznes się rozleci, no to jesteśmy tak silni jak nasze umiejętności, to co potrafimy zrobić. To jest umiejętności networkingowe, te relacje, ale też umiejętności panowania nad swoimi emocjami, nad tym, żeby być w stanie no, widzieć więcej niż tylko ten ocean, w którym żyjemy. To jest kwestia. O tym opowiadałeś w odcinku pod tytułem W co warto inwestować? Tak. Tu nad moją głową go linkuję. Więc myślę, że tutaj te różnego rodzaju umiejętności są ważne i potrzebne. Bo to są takie trochę no, niematerialne, nie można tego mówić, że niby można to wycenić, tak jak powiedziałeś, z Kamilem rozmawiać, no ale no, nie można tego sprzedać. Tak. Czyli, trudno jest to sprzedać, czy no, sfinansować tą operację ratującą życie. Tak. Ale myślę, że to gdzieś potrzebny jest taki miks zarówno tych twardych rzeczy, takich czysto finansowych, czyli właśnie nie wiem, gotówka, czy jakieś instrumenty finansowe, nieruchomości, czy taka infrastruktura twojej organizacji, jak i z drugiej strony takie miękkie rzeczy, no to zupełnie tak jak w biznesie, no gdzieś taka równowaga musi być, bo jeżeli jest to zachwiane w którąś stronę, no to wydaje mi się, że to nigdy dobrze nie wychodzi, a jaki jest idealny przepis, no to ciężko powiedzieć, chyba każdy musi sobie znaleźć swoją drogę. Dokładnie. I tu jest rola dla naszych słuchaczy. Moi mili, dajcie znać w komentarzach, jaki waszym zdaniem jest przepis na idealny balans. Ja tylko mogę na koniec spuentować. Bardzo mi się spodobało kiedyś takie powiedzonko doktora Wonga. Oczywiście ono, zakładam, jest nie on je stworzył. Później parę razy gdzieś je miałem okazję usłyszeć, a mianowicie, że your net worth is your network. A więc twoja wartość to jest twój network, nie? Bo on daje możliwości, on chroni, no właśnie, dając możliwości karmi, a chroniąc jest właśnie tym zderzakiem na trudne sytuacje. Zgadzam się. Kurczę, myślę, ale że dziś jesteśmy zgodni, co? Tak, wyjątkowo. No dobrze, moi mili, ten odcinek debiutuje w środę 13 kwietnia. Pamiętajcie o tym, że 22 kwietnia i 23 odbywają się przeróżne imprezy z okazji 12 urodzin towarzystw biznesowych. 22 odbywa się Biforek, na który już się kończą miejsca i kolacja, a 23 konferencja i urodziny. Więc bądźcie tego dnia z nami. Na żywo fitosi.pl znajdziecie informacje. Oczywiście też podlinkuję tutaj u góry.
No i cóż, my z Pawłem będziemy Was pozdrawiać po świętach za tydzień. A tymczasem pewnie Wam czegoś życzymy z okazji świąt, prawda, Paweł? No możemy życzyć chyba tylko błogosławionych świąt i tylko wszystkiego, co najlepsze i takich nowych, nowego początku może. Nowego otwarcia, tak. Nowego otwarcia. Życzymy, by wszystko, co dziadowskie, umarło w Was w te święta i żebyście powstali z popiołów w niedzielę, w poranek zmartwychwstania. Tego życzy Paweł Czabak i Maciej Gnyszka. Dokładnie tak. A na ostatnie 30 sekund zostawimy Was z rekomendacjami filmowymi. Poprzednie nasze odcinki plus coś, co YouTube wybierze specjalnie pod Wasze preferencje, ponieważ śledzi Was codziennie i wie, co lubicie. Dzięki wielkie, Pawle, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.